W rzeczy o biznesie mój gość, pani Maja Meissner, Meissner and Partners. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj na naszym wallu taka nietypowa scenografia, a mianowicie piękna sala wykładowa z pięknymi podpisanymi ławkami, jak to w szkole bywa. Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o tym, w jaki sposób myśleć o tym, jaką szkołę wybrać. Nie myślę tutaj tylko o maturzystach, którzy kończą swoje egzaminy, no i gdzieś te dokumenty będą składać. Niektórzy mają te szkoły już dawno wybrane, a niektórzy jeszcze cały czas myślą. Dziennikarstwo, a może jednak psychologia, a może jednak medycyna, a może jednak co innego. I na sam początek chciałbym się pani zapytać, na ile cały czas w tych naszych wyborach musimy myśleć o tym, że teraz wybieram, bo być może to jest też taka naleciałość po naszych rodzicach, którzy całe życie w jednych firmach pracowali, że teraz wybieram to, co będę robił przez całe życie. Na ile to pokutuje w naszych wyborach i na ile powinno, a na ile nie powinno determinować wyboru? Odpowiadając na pana pytanie, całkowicie nie powinno. I bardzo mnie martwi, że mamy w tle taką analogową salę wykładową, która odchodzi do lamusa, bo jak wiemy, będziemy się uczyć bardzo mocno, zdalnie, a tak naprawdę na uniwersytetach przyszłości będziemy się głównie spotykać po to, żeby pracować w grupach i kształcić różnego rodzaju kompetencje miękkie. Ale żeby jakąś zachować porządek i metodologię tego myślenia o tym, gdzie na studia, i mam nadzieję, że to jest dzisiaj i ten okres, kiedy wszyscy czekają na wyniki matur, za chwilę będą składać dokumenty na wybrane kierunki, jest tak naprawdę argumentem, żeby w ogóle zacząć się przyglądać swojej ścieżce edukacyjnej z dużym wyprzedzeniem, bo dzisiaj jest już dość późno. Jak ktoś do dzisiaj nie wiedział i dzisiaj sobie zadaje to pytanie, to trochę coś przespał. Ja mam wrażenie czasami, że rodzice i dzieci więcej czasu poświęcają na zaplanowanie wyjazdu na narty niż z edukacji swojego dziecka, czy wspólnie ze swoim dzieckiem, bo jednak to powinna być decyzja bardzo mocno przy dziecku. I teraz powinniśmy sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Pierwsze jest takie, czy ja chcę w życiu dużo zarabiać? Czy ja chcę pracować, drugie, czy ja chcę pracować zgodnie ze swoją pasją, robić to, co lubię? Może też przy okazji dobrze zarabiać, ale jednak symulatorem pierwszą rzeczą jest ta pasja i poszukiwanie tego, co mi największą sprawia przyjemność. I trzecia rzecz, która może być też wynikowa z tych dwóch pierwszych, wynikająca, czy ja przypadkiem nie szykuję się do przyjęcia biznesu po swoich rodzicach, różnego rodzaju, tak? Może to być kancelaria prawnicza, więc wtedy prawo, ale może to być na przykład prywatna sieć przychodni, medycyna wtedy, albo zarządzanie w ochronie zdrowia, a może to jest po prostu fabryka albo sieć handlowa. I wtedy jakby bierzemy pod uwagę te trzy aspekty. I teraz oczywiście najprostsza jest odpowiedź na pierwsze pytanie, bo tych rankingów najbardziej opłacanych, najlepiej opłacanych dzisiaj zawodów, w przyszłości zawodów znajdziemy bardzo dużo różnych i one mniej więcej mówią o tym samym, czyli mówią informatyka, technologia, energetyka, opieka, ochrona zdrowia w takim szerokim rozumieniu, finanse, prawo. No to są te kierunki, które dzisiaj, gdzie ta technologia, te kierunki technologiczne oraz opieka, te miękkie, bo brakuje bardzo i lekarzy, i brakuje osób w ochronie zdrowia, to jakby jest najprostsze, mechaniczne wręcz. I wtedy patrzymy, gdzie, na którym z uniwersytetów dostępne są tego typu kierunki, czy są dobre, oglądamy rankingi, jak dobrze się później ci ludzie odnajdują w zawodach, jak dobre rzeczywiście i solidne są te dyplomy, które tam uzyskują. Natomiast oczywiście najciekawsza jest ta druga droga poszukiwania, co ja lubię robić. Ja się cieszę, że pan mnie zaprosił, żeby mówić o tym, bo my jako firma Executive Search, która tak naprawdę zajmuje się tymi, którzy już dawno edukowali się, już mają ogromne doświadczenie zawodowe, ale uruchomiliśmy takie partnerstwo, już od paru lat prowadzimy je z British Alumni Society i z takim amerykańskim programem wymian, a także z firmą, która się nazywa Young Talent Management. I to jest właśnie genialna organizacja, to jest też jeden z zawodów, który powstaje, doradztwo edukacyjne, czyli pomagamy wymyślać i prowadzić całą ścieżkę edukacyjną. I to jest jakby ścieżka dla dzieci, które są angażowane w najróżniejsze projekty i się sprawdzają w różnych sytuacjach. I dla rodziców, z którymi się rozmawia i tłumaczy im się, że wysłanie dzisiaj dziecka do liceum z międzynarodową maturą, tak zwaną IB, tak naprawdę niczego nam nie załatwia, a wielokrotnie paradoksalnie jest przeszkodą, żeby dostać się do dobrych uniwersytetów angielskojęzycznych, no bo na ogół właśnie po to idzie się
do takiego liceum. I teraz właśnie, co się dzieje podczas tych kilku lat, bo to powinno się zacząć już w gimnazjum, potem całe liceum, powinno się brać udział w najróżniejszych projektach, od społecznych, po jakieś na styku z biznesem, od pracy w grupach, od sekretarza, po lidera i takie szukanie siebie, gdzie się tak naprawdę odnajduje. Mamy taki przykład świeży, studenta, który właśnie kończy trzeci rok medycyny na Cambridge, został Polak, został doskonale przygotowany, poprowadzony i zorganizował dużą konferencję medyczną dla studentów medycyny tamże i odkrył, że on właściwie kocha organizować tego typu wydarzenia z takim mocnym wkładem merytorycznym, a nie nikt nie będzie lekarzem i zrezygnował, prawda? No jest trochę niedopasowanie, jeszcze ma czas, to nie szkodzi. Wracając też do tego, o czym pan powiedział, my oblicza się, mówiłam też już tutaj u pana o tym, będziemy zmieniać zawody nasi, my już mniej niestety, ale też jak się pospieszymy, to możemy zdążyć, około 7 razy w ciągu życia zawód będziemy zmieniać. W związku z tym, jeżeli do końca nie wiemy, bo na przykład nie byliśmy w jakimś procesie wyboru mądrego, edukacyjnej swojej ścieżki, to należy i nie chcemy mieć zawodu bardzo ściśle związanego z merytoryką, a nie chcemy być architektem, prawnikiem, budowlańcem, te wszystkie inżynieryjne zawody, tylko chcemy trochę jeszcze zobaczyć co, no to najlepiej, tak jak to jest wszędzie na uniwersytetach amerykańskich i brytyjskich, pierwsze 2 lata to są tak zwane liberal studies, wszystkiego się tam po trochu uczy, prawda? I wtedy dochodzimy do tego, gdzie tak naprawdę chcielibyśmy być. Ale to nie jest przesądzające. Ja dzisiaj miałam spotkanie z kandydatem na stanowisko dyrektora IT w jednej z ogromnych firm, który zarządza 150 osobami, a studiował antropologię, kulturoznawstwo i polonistykę. Nigdy nie studiował informatyki. To już jest taki skrajny przykład. Ale to też się może zdarzyć. Czyli dzisiaj na szczęście nam nie wyklucza to, czego się uczymy, później wykonywanie zawodów, oprócz tych twardych. Chociaż znam osoby, które po korporacyjnej karierze menedżerskiej w instytucji finansowej postanawiają zostać psychologiem, psychoterapeutą, idą na studia, potem praktykują, odpowiednio zbierają tę praktykę i zajmują się na przykład pracą z nastolatkami. Bo trochę jest dzisiaj tak ze szkołami, mamy do czynienia z młodymi ludźmi, bardzo ich lubimy, organizujemy w ogóle takie wyjazdy do Oksfordu, na Uniwersytet Oksfordzki, gdzie od spodu pokazujemy tym młodym ludziom i wyprawa jest dla rodzica i dziecka. Najchętniej, żeby pojechała mama z dzieckiem albo tata ze swoim młodym człowiekiem, gimnazjaliści i licealiści zamieszczą, żeby mieli okazję poczuć, przede wszystkim odczarować ten nimb niesamowitego, nieosiągalnego uniwersytetu, a po drugie zobaczyć, co się dzisiaj liczy. I dzisiaj najbardziej, i to jest oceniane, i to jest w ogóle w tych top 10 najbardziej poszukiwanych umiejętnościach i będzie do kolejnych latach. To jest krytyczne myślenie, umiejętność krytycznego myślenia, czyli umiejętność oceniania na podstawie faktów i najróżniejszych perspektyw i umiejętność wyrażania własnego zdania. Cały w ogóle ten projekt, który prowadzimy, ma też na celu zbudować poczucie własnej wartości, bo to jest to, co młodemu człowiekowi jest potrzebne, żeby potem podjął maksymalnie świadomą decyzję na swój temat. Mówi pani o szkołach zagranicznych. Wspomina pani Oxford. Wielu rodziców, no, staje mi się też zamożniejsi, myśli o tym. Czasami jest oczywiście to w takiej patologicznej wersji, bo ja nie mogę, no to ty realizuj moje. I to warto też sobie uświadomić. Myślę, że akurat grupa docelowa państwa jest taka często tak myśląca. Często tak myśląca i ja to też widzę po dzieciach znajomych, tak, że tu, że dzieci realizują jakieś niespełnione marzenia rodziców. Ale na ile powinniśmy... Czy w ogóle powinniśmy zakładać, że polska uczelnia nie spełni naszych oczekiwań i tylko i wyłącznie ten Paryż bądź Londyn jest najlepszym miejscem dla naszego dziecka? To jest... Nie, to nie jest. To jest zły kierunek oczywiście. Ja bardzo przed tym przestrzegam, dlatego że sam fakt wyjechania na uniwersytet obcy nie jest gwarantem niczego tak naprawdę. To trzeba to dobrze przemyśleć. Dlatego że pamiętajmy, że pracujemy, dzisiaj się dość mocno świat rozszerza, ale pracujemy w pewnych kontekstach.
studiach. I to jest tak, że nasze dziecko, które wyjedzie na studia i studiuje w tamtejszej społeczności, trochę traci pewnego rodzaju przynależność do pewnych społeczności, kolegów, najróżniejszych gron, znajomych rodziców, którzy są w różnych firmach i trochę wraca po tych studiach, bo ma akurat przy British Alumni Society często pracujemy z takimi młodymi ludźmi, chętnie ich umieszczamy, polecamy różnym prezesom, mówiąc świetny, wykształcony człowiek obyty, ale oni mają, no trochę widzimy, że jest pewna zazdrość środowiskowa, to czasami są to kompleksy, coś, co ich troszeczkę wypycha, to się coraz lepiej, coraz lepiej się odnajdują. Więc trzeba się, i czasami jest tak, że zagraniczny, podrzędny, drugorzędny uniwersytet angielski jest naprawdę dużo gorszy niż porządny polski w dużym mieście. I trzeba to zawsze dość dobrze przemyśleć. Jaka jest tak naprawdę motywacja? Czy taka, żebyśmy mogli mówić o tym, że studiuje za granicą, czy rzeczywiście coś ma z tego potem przynieść? Nie przesądzam też, że to jest zawsze złe, bo czasami z tego powstają bardzo ciekawe złożenia. Nie siedzą w takich ławkach nasi młodzi ludzie, bo jednak to jest już zupełnie inny system edukowania. One są się cały czas odkształca, ale no nie może to być tą motywacją z ambicji rodzica wynikającą. A to dziecko też musi mocno chcieć, a nie być jakby bodźcowane, czy też nie można wywierać na niego żadnej presji w tym kierunku. Na koniec, bo wspominała Pani o tym, że ten trend w amerykańskich szkołach, że te dwa pierwsze lata są takie ogólne, gdzie uczymy się i literatury, i filozofii, i pewnie etyki, i wielu tych potrzebnych humanistycznych przedmiotów. Tak. Ale na ile, decydując się na wybór szkoły, powinniśmy ściśle się zawęzić, że wybieram zawód, a może to z zawodem poczekam, bo to być może na zawód przyjdzie jeszcze czas. Tak. Może się douczę, może pójdę na studium, tak, inne studia albo jakąś szkołę podyplomową, a może tą bazę mieć lepiej taką szeroką. Absolutnie. Ta druga przypadek, o którym Pan mówi, czyli to, co nie jest modne, a wręcz uważane jest, że to jest jakaś utrata roku, czyli zrobienie sobie przerwy po zdaniu matury i poszukanie trochę siebie już w takim spokojnym środowisku, jeśli możemy oczywiście, i zastanowienie się, co tak naprawdę ja chcę studiować. Ale z drugiej strony też jest tak, że dzisiaj jest duża elastyczność i ona będzie jeszcze większa. Więc nawet jak coś zaczniemy, to potem możemy dość płynnie zmienić. To nie jest kłopot. Natomiast najważniejsze, żeby zacząć odszukiwać szybciej niż później. Czy ja będę bardziej typem specjalisty pogłębionego, czy ja będę człowiekiem, który właśnie świetnie z ludźmi dobrze się odnajduje i zarządza. I jakby patrzeć powinniśmy też pod tym kątem. Jedna z najważniejszych kryteriów to jest kreatywność, czyli wszystkie rzeczy, które wcześniej w liceum, w gimnazjum uruchamiają tą naszą kreatywność. To jest właśnie ten kierunek, bo wszyscy mówią, że no, technologia będzie bazą, a kreatywność będzie musieli wziąć od człowieka, chociaż rzeczywiście są głosy, że nie, że kreatywność też już za chwilę zostanie, sztuczna inteligencja nas prześcignie. Nie wiem, czy pan wie, że mówi się, że w 2026 roku pierwszy raz do zarządów firm zaczną dołączać maszyny, sztuczna inteligencja. I to będzie członek rady nadzorczej, na przykład członek zarządu. No i to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy kierunek. Więc trzeba to obserwować, oglądać co chwilę i korzystać z doradców edukacyjnych, bo oni naprawdę robią dużo, dużo dobrego. Tego brakuje. O czym mówiła pani Maja Meissner, Meissner & Partners. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. To tyle dzisiaj w Rzeczy o Biznesie.